Karolina Kamińska, witam Państwa. W czwartek 21 stycznia rozpoczynamy dzisiejsze Telefakty. Starostwo powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim otwarte na potrzeby osób niesłyszących. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Uciążliwi sąsiedzi na ulicy Kuźnia. Robi spustoszenie wśród jabłoni, śliw, orzechów laskowych, włoskich. Debata w szkole z pasją. Debata oksfordzka jest, jak dla mnie, wspaniałym narzędziem do tego, aby uczyć się wypowiedzi. Gdy mowa o uciążliwym sąsiedztwie bobrów, najczęściej mamy na myśli odległe, pozamiejskie tereny. Nic bardziej mylnego. Zwierzęta te mocno dają się we znaki mieszkańcom położonej w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego ulicy Kuźnia. Problem ten może okazać się bardzo poważny. Pan Mirosław Rokwisz nie bez żalu oprowadza po swojej działce w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. Tutaj miałem taką śliczną, 3-letnią śliwkę. Proszę zobaczyć, jak to sprytnie obcięło. Ślady działalności bobrów zauważyć można nie tylko na posesji pana Mirosława, ale też jego sąsiadów, mieszkańców ulicy Kuźnia. Zwierzęta mocno dają się we znaki, niszcząc cenny, owocowy drzewostan. Tutaj jest gruszka, kropka. Jest oskurowana. O, już z niej nic nie będzie, bo obgryzły dookoła. Gałąź jest normalnie odcięta, zabrana. Straty są poważne. Niestety części drzew nie uda się już uratować. To dla pana Mirosława wielka strata, gdyż sadzili je jego rodzice. On sam przykłada dużą wagę do prowadzenia ogrodu. Robi spustoszenie wśród jabłoni, śliw, orzechów laskowych, włoskich. No i w tej chwili to, co u mnie się stało, no to już jest nie do odzyskania. Prowadzę ten ogród tutaj tak trochę ekologicznie, bez pryskania, bo to i dla siebie, i dla dzieci, i dla wnuków. Efekt taki, że w tej chwili to są rzeczy, których się już nie odzyska. No, drzewa do wycięcia. Problemy pojawiły się późną jesienią. Efekt działalności bobrów przeszedł jednak wyobrażenia mieszkańców ulicy Kuźnia. Jestem zaskoczony, bo mam 67 lat. Działka jest od ponad 100 lat i jeszcze takiego zjawiska nie było, jak to w tej chwili powstało w miesiącu listopadzie i grudniu. Jakaś rodzina bobrów dorwała się do naszych drzew, sadów, nie tylko u mnie, bo od ulicy Żeromskiego do prawie Mickiewicza już do parku się przeniosły, że po prostu wycinają, no nazwę to tak w cudzysłowie, żrą drzewa do średnicy 10 cm. Działalność bobrów to jednak problem nie tylko samych działkowców, może on okazać się o wiele poważniejszy. Dotyczy bowiem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego. Te bobry, praktycznie rzecz biorąc, to chyba zrobiły żerenia sobie w rurach przepływowych pod parkingiem galerii Ostrowiec. Jako że z obserwacji tej z 2-3 tygodni wiem, że prawa rura, no powiedzmy patrząc z mojej strony w kierunku galerii, jest nieprzepływowa. W związku z tym na pewno tam coś jest. Tym bardziej, że te drzewa, które są zabrane z mojego sadu i innych, na pewno gdzieś się muszą znaleźć. One nie leżą na zewnątrz, tylko to jest wszystko po prostu wciągnięte prawdopodobnie do tej rury. A w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim problem znają. Dyrektor Zbigniew Wesołowski przekonuje, że skutkami działalności zwierząt zajmują się od dłuższego czasu. W tej sprawie podjęte zostały odpowiednie kroki. I tylko kiedy powziąłem tą informację, że tak to może być, że te gałęzie są tam ściągane, przekazałem temat do Wydziału Infrastruktury Komunalnej. No, tam odpowiedni inspektor miał interweniować w zarządzie Tesco, bo no niestety jest to na terenie gminy, ale znowu teren Tesco, tu inny właściciel, tak jak to z drogami. No, uważam, że jest to takie troszeczkę, że tak troszkę nielogiczne. Oby w przypadku pojawienia się zagrożenia nikt nie musiał przerzucać się odpowiedzialnością, a błaha z powodu sprawa nie miała przykrych konsekwencji.
Starostwo powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim wychodzi naprzeciw potrzebom osób głuchoniemych i niedosłyszących. W urzędzie obsługiwane będą osoby z problemami słuchu. Jest jednak pewien warunek. Z pomocy tłumacza języka migowego będzie można skorzystać po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Obecność w opozycji nie zwalnia radnego miejskiego czy to powiatowego z dbania o interesy mieszkańców miasta i oczywiście wyborców. W imieniu głuchoniemych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego bardzo proszę o wskazanie konkretnej osoby do kontaktu z głuchoniemymi i wskazanie pokoju, gdzie mogą się takie osoby zgłaszać i najlepiej o wywieszenie konkretnej informacji przy wejściu do starostwa powiatowego. Dziękuję bardzo. To, czy sprawujący władzę podobne apele opozycji traktują poważnie, wiele mówi zarówno o stosunku do radnych, jak i mieszkańców. Radna Agnieszka Rogalińska na odpowiedź nie musiała długo czekać. Starostwo podjęło odpowiednie kroki, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z urzędu. W celu ułatwienia ludziom głuchoniemym, ludziom niedosłyszącym kontaktu z urzędem, kontaktu z urzędnikami w starostwie powiatowym istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Jest jednak jeden warunek, jeśli chce się z pomocy skorzystać. Wszystko przez to, że tłumacz pracuje na zlecenie. Osoby, które chciałyby takiego, żeby taki tłumacz uczestniczył przy rozmowach, muszą zgłosić tą sprawę 3 dni wcześniej i wtedy umówimy spotkanie, na którym tłumacz języka migowego będzie tłumaczył to, co osoby chcą, to, co ludzie chcą przekazać. Jest to zgodne z ustawą. Ten termin 3-dniowy jest wyraźnie zapisany w ustawie, ale oczywiście w przypadkach ważnych, w przypadkach pilnych jest możliwość skorzystania z takiego tłumacza bezpośrednio. W starostwie powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim temat tłumacza języka migowego został rozwiązany w ciągu kilku tygodni. W starostwie nie chcą dawać opozycji okazji do wytykania błędów i niedociągnięć. Chcieliśmy, żeby to było usankcjonowane prawnie. Chcieliśmy, żeby taka możliwość była na stałe wpisana w działalność starostwa powiatowego, żeby nie można, żebyśmy nie opierali się tylko na przychylności, żeby to był jeden z obowiązków starostwa powiatowego, ale jeden również udogodnienie dla osób głuchoniemych lub osób niesłyszących. Starosta Zbigniew Duda zapewnia, że z pomocy tłumacza języka migowego skorzystać mogą pacjenci szpitala powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Część personelu posiada też odpowiednie kwalifikacje. Taki tłumacz w szpitalu jest wręcz niezbędny. Z informacji, które udzielał pan dyrektor Seweryński na ostatniej sesji, takie osoby w szpitalu są. Wiadomo, że im więcej jest takich tłumaczy, tym jest lepiej, ale też musimy liczyć koszty, jakie to przynosi dla działalności szpitala. Opozycja, trzymając rękę na pulsie, często mobilizuje władzę. W tym przypadku skorzystają osoby niepełnosprawne, a to największa korzyść. Zdolność pięknej kwiecistej mowy oraz wystąpień publicznych to we współczesnym świecie cenna umiejętność. Wiedzą o tym uczniowie i nauczyciele w szkole z pasją imienia Elżbiety Sołtys. Zobaczmy, w jaki sposób postanowili szlifować swoją mowę. Dzisiaj będzie plastyka, a zajęcie... Byliśmy we wtorek na lodowisku, w poniedziałek... Uczestniczę w kółku teatralnym, więc musiałam iść w poniedziałek na próbę. W szkole z pasją imienia Elżbiety Sołtys w Ostrowcu na nudę nawet w czasie ferii zimowych nie mogą narzekać. W pierwszym tygodniu ferii zimowych mamy ferie na sportowo, ferie artystyczne, czyli i kółko fotograficzne, kółko plastyczne,
Wczoraj najmłodsi robili laurki dla babci i dla dziadka na dzisiejsze święto. Jedną z propozycji na ferie zimowe jest warsztat debaty oksfordzkiej, która, jak twierdzi dyrektor szkoły z pasją, ma świetny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. Podobne inicjatywy Stowarzyszenie PISK, które prowadzi szkołę, organizuje od początku swojego istnienia, czyli od 2010 roku. Debata oksfordzka jest jak dla mnie wspaniałym narzędziem do tego, aby uczyć się wypowiedzi, uczyć się selekcji informacji, zbierania informacji, zwiększania wiedzy na jakiś określony temat, który akurat w tym momencie zainteresuje młodzież. Warsztaty debaty oksfordzkiej mają być początkiem kółka debatanckiego w szkole przy ulicy Fosza. Podczas zajęć uczniowie poznają zasady debaty. Dziś odbyło się pierwsze takie spotkanie. Dziś na przykład uczestnicy debaty przygotują aż całą minutę na temat samego siebie. Będą mieć zadanie przedstawić się, przyszykować swoją taką autoprezentację i na pewno już dzisiaj zrobimy próbną mini debatę, tak żeby w praktyce, w działaniu poznać jej zasady. Uczniowie przyszli. Na razie skromna grupka, jedni jeszcze onieśmieleni, inni trochę przypadkowo. Przyszedłem przypadkowo. Dowiedziałem, że to jest bardzo coś fajnego, że będą wyjazdy, będziemy tworzyć ligę i z tego też są fajne nagrody. Warsztaty poprowadziła dyrektor szkoły z pasją Katarzyna Cukierska i nauczyciele historii i języka polskiego. W szkole z pasją debata ma funkcjonować nie tylko od święta, ale też na co dzień. Ma to być jeden ze sposobów na ciekawe prowadzenie lekcji historii czy języka polskiego. Między innymi to, że nasi uczniowie bardzo dużo mówią i dzięki właśnie tej formie zajęć będą mogli się wypowiedzieć. W drugim tygodniu ferii atrakcji też nie zabraknie. W szkole odbędzie się projekt Starszy brat, starsza siostra, w ramach którego zajęcia z najmłodszymi prowadzić będą uczniowie szkół średnich, liceum imienia Stanisława Staszica i zespołu szkół numer 3. Myślę, że będzie też wspaniała przygoda dla starszych wolontariuszy, którzy będą chcieli w naszej szkole się udzielać. Podczas ferii z pasją na dodatkowe zajęcia liczyć mogą nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele, którzy podczas szkoleń podnosić będą swoje kompetencje. Dziś wyjątkowy dzień, 21 stycznia, bowiem to Dzień Babci. Z tej okazji w Muzeum Historyczno-Archeologicznym odbyły się dziś specjalne warsztaty, na których dzieci własnoręcznie przygotowywały upominki dla swoich babć. W Polsce już od 52 lat 21 stycznia obchodzony jest Dzień Babci. Święto to powstało z inicjatywy tygodnika Kobieta i Życie. Sposobów na uczczenie tego dnia i pomysłów na prezent dla ukochanej babci jest wiele. W Muzeum Historyczno-Archeologicznym dziś przeprowadzone zostały specjalne warsztaty, na których dzieci m.in. wykonywały upominki dla swoich babć i dziadków. Z okazji Święta Babci, no i jutro Święta Dziadka, postanowiliśmy zorganizować takie warsztaty. Babciu, dziadku, coś wam dam. I podczas tych zajęć edukacyjnych rozmawialiśmy o tym, kim są dla nas dziadkowie, jaką rolę odgrywają w naszym życiu. Rozmawialiśmy również o drzewie genealogicznym, skąd ono jest, gdzie ono rośnie, czy jest ono liściaste, czy jest iglaste. No tak jak tutaj stwierdziliśmy, rośnie ono w naszym domu, w naszych sercach i każdy z nas przyczynia się do tego, żeby to nasze drzewo genealogiczne rosło. Rozmawialiśmy również o tym, od kiedy ten Dzień Babci i Dziadka jest u nas obchodzony, a w części warsztatowej dzieci wykonują prezent, upominek dla swoich babci i dziadków. Jest to filiżanka i spodek porcelanowy z porcelany ćmielowskiej. Dzieci, które uczestniczyły w warsztatach, doskonale wiedzą, za co kochają swoje babcie i dziadków. Ponieważ zawsze jak przyjadę do niej, to wszystko dla mnie zrobi. Za to, że mi zawsze pomagają w trudnych sytuacjach. Za to, że mi pomaga. W czym ci pomaga? No, szykuje mi ubrania różne. Czyli babcie są chyba najbardziej opiekuńcze, prawda? Tak. Uczestniczki warsztatów za naszym pośrednictwem swoim babciom i dziadkom składają też najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia i szczęścia. Żeby byli zdrowi, żyli długo. Szczęścia i zdrowia. My przyłączamy się do życzeń, a także apelujemy do wnuków. O babciach i dziadkach należy pamiętać każdego dnia, nie tylko w dniu ich święta.
Powoli dobiega końca pierwszy tydzień ferii w województwie świętokrzyskim. W czasie wolnym od szkoły nie wszyscy rodzice mają jednak urlop, dlatego w wielu miastach, również w Ostrowcu Świętokrzyskim, organizowane są zimowiska. Zobaczmy, jak dzieci spędzają na nich czas. Zjeżdżamy z górki i czasami nam się nie uda, albo czasami się uda. I też jak są turbulencje, to jest śmiesznie. Można się bawić i się zjeżdża z górek. Bardzo mi się podoba, ponieważ jestem tutaj z przyjaciółmi i po prostu się bawię. Mamy w tej chwili 46 osób i to są dzieci w wieku pierwszej klasy, drugiej klasy, trzeciej i kilkoro uczniów z klasy czwartej. Ponieważ od kilku lat organizujemy takie zimowisko, z roku na rok mamy więcej dzieciaków. Rodzice się przekonują, że to jest fajna forma spędzania czasu, a ponieważ nie mogą wszyscy wziąć urlopu, więc wychodzimy naprzeciw jak gdyby rodzicom i staramy się jakoś fajnie zapewnić dzieciom czas. Uczestniczyłam w pójściu do film pod tytułem Fisztaszki. Jak szliśmy na przykład do Wewła, to pani nam robiła różne postoje, żebyśmy się porzucali śnieżkami, żebyśmy się pobawili. Dzieci wykonywały takie przepiękne karnawałowe kapelusze, oglądały wystawę rzeźby. Byliśmy wczoraj w kinie Etiuda na filmie Fisztaszki. Oczywiście codziennie zabawy i gry na świeżym powietrzu. Był konkurs śpiewania, ja zaśpiewałam piosenkę jeden Ciekawie jest wielkim los i to znowu będzie pomidorowa. Zawody, wyścigi, skakanie, skoki w dal, różne fajne sporty, jeżdżenie na sankach, śpiewanie. A w piątek jedziemy do wioski Świętego Mikołaja. W Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru, a serwis informacyjny jutro o 17:30. Do zobaczenia.